Kolejny druk, zmiana uchwały nr 70 przez 10, 13 przez 13 Rady Miasta Krakowa w dnia 27 marca 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 1453, drugie czytanie. Referuje pani dyrektor Kwaśniak. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, do tego druku wpłynęła autopoprawka Pana Prezydenta. Autopoprawka dotyczy zmniejszenia planu rozchodów na 2013 rok i koresponduje z drukiem budżetowym o numerze 471, którego planowane jest dzisiaj pierwsze czytanie. Ponadto przedmiotem autopoprawki są zmiany na wieloletnich przedsięwzięciach. Głównie są to zadania ZIKIT-u, zadania dzielnic i kilka projektów unijnych w ramach wydatków bieżących. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada odbyła drugie czytanie projektu wraz z autopoprawką. Głosowanie odbędzie się... Proszę? Jest autopoprawka do dyskusji. Czy otwieram dyskusję, tak? Otwieram dyskusję, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos nad autopoprawką. Nie widzę. Stwierdzam, że Rada odbyła drugie czytanie projektu. Głosowanie wraz z autopoprawką będzie się w bloku głosowań.